Część druga przemówienia wygłoszonego przez świętego Jana Pawła II Karola Wojtyła w sanktuarium czerwińskim w pierwszą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Królewskie. To wszystko, drodzy bracia i siostry pielgrzymi, przychodzimy tutaj podziwiać i rozmyślać. Prowadzeni wewnętrznym światłem i prowadzeni za serca miłością, mamy świadomość, jacy to wspaniali pielgrzymi przybywali tutaj w ciągu stuleci. Mamy przede wszystkim, jak gdyby w oczach Władysława Jagiełły, pielgrzyma, o którym tutaj najwięcej się mówiło. Podążał on podobnym szlakiem, jak dzisiaj podąża biskup krakowski na północ, ażeby w sprawiedliwej wojnie rozprawić się z krzyżakami. Pod Czerwińskiem właśnie, przeprawiwszy się wraz z wojskiem po moście Łyżwowym, spotkał się z Witoldem i zastępami litewskimi oraz ruskimi i stąd ruszył na północ. Tutaj Jagiełło, mąż błogosławionej służebnicy Bożej Jadwigi, modlił się o zwycięstwo. Słyszeliśmy, jak to czynił, w ilu mszach świętych uczestniczył, krzyżem leżał. Po zwycięstwie odniesionym pod Grunwaldem powrócił tutaj jako król, aby dziękować. Od tego czasu to miejsce w świadomości wszystkich pielgrzymów, którzy tutaj przebywali, przybywają i będą przybywać, łączy się z pamięcią o zwycięstwie. Przybywali tutaj inni też królowie. Przebywał Jan Kazimierz po zwycięstwie pod Beresteczkiem. On pierwszy raz nazwał Maryję królową korony polskiej. Pozwólcie, że wspomnę jeszcze jednego, który tutaj nie przebywał, o ile kroniki klasztorne mi tę sprawę wyjaśniały, ale muszę go wspomnieć. Mam tu na myśli Jana III Sobieskiego. Niespełna 300 lat po Wiktorii Grunwaldzkiej, odniesionej na północ, poszedł na południe Zakarpaty i pod Wiedniem odniósł zwycięstwo, do którego przygotowywał się podobnie jak Władysław Jagiełło, na klęczkach. Spotkamy rozliczne tego ślady i na Jasnej Górze, i w Piekarach Śląskich, wreszcie w Krakowie, gdzie 200 lat po Wiktorii Wiedeńskiej ukoronowano obraz Matki Bożej na piasku. Po odniesieniu zwycięstwa dbał o świadectwo temu, o czym mógł zaświadczyć jego poprzednik na tronie polskim, Władysław Jagiełło. Veni, vidi, Deus vicit. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężył Bóg. Kroniki czerwińskiego sanktuarium. I oto do tradycji wspaniałych zwycięstw orężnych naszego narodu, których pośredniczyła Maryja w czerwińskim sanktuarium, dołącza się z biegiem czasu seria innych zwycięstw. Zanim tu przybyłem, drodzy bracia i siostry, z największą uwagą czytałem lekturę przygotowaną przez naszego proboszcza. W tych majowych czytankach maryjnych wyczytałem świadectwa innych zwycięstw, nigdzie nie zapisanych, ludziom nieznanych, niemniej znanych Bogu, a więc równie wielkich. Kroniki sanktuarium notują, że ludzie przychodzili tutaj nie tylko po to, ażeby odzyskać wzrok, zdrowie, wyjść z beznadziejnych czasem operacji, wyleczyć się z tężca. Przychodzili tutaj z inną myślą. Jakże przejmujący jest zapis w kronice sanktuarium o ojcu, który przywiózł na to miejsce swoją żonę i troje dzieci, pozwalając im się modlić. Sam pozostał w krupcie, ponieważ był już zdecydowany porzucić żonę i dzieci i pójść za inną kobietą. I oto w pewnym momencie został tknięty łaską i powiedział do tych, których był mężem i ojcem: zostanę z wami. Poprzez łzy i modlitwę odniósł wielkie zwycięstwo nad swoim ciałem i nad swoim sercem.
Pozwólcie, że jeszcze jeden przytoczę fakt, zapisany w kronikach waszego sanktuarium. Przyszedł tutaj do Matki Bożej człowiek ze swoją rodziną i przyniósł jej oryginalny wody, kieliszek. To był również znak zwycięstwa nad nałogiem pijaństwa odniesionego za pośrednictwem Matki Bożej Czerwińskiej. Są jeszcze inne takie zapiski, inne zwycięstwa, które moi drodzy słuchacze, jak wierzę, głęboko mają zapisane w sercach i które są świadectwem tych zwycięstw nad sobą. Istnieje głęboki związek między tamtymi zwycięstwami oręża, zwycięstwami narodu i tymi zwycięstwami nad samym sobą. Może bowiem zwyciężyć tylko taki naród, którego obywatele zdolni są do zwycięstwa nad sobą. I tak te zapiski czerwińskie sięgają aż do ostatniej wojny, świadcząc o zwycięstwach. Dają nam one rękojmię, że z Maryją możemy się dźwigać, odnosić zwycięstwa nad sobą. Ta świadomość i nadzieja jest niesłychanym dobrem.